Dzisiaj będzie film na temat powstawania piosenek. Ten materiał będzie bardzo przekrojowy, ale będzie też zajebiście pocięty, ponieważ zgrywa się w czasie akurat z naszym wyjazdem na wieś. No ale tak się składa, że akurat postanowiliśmy z Kenshim i z Morrisem zarejestrować taką składową epkę. Stąd pomyślałem, że będzie to dobry materiał. Na materiał. Na vloga. No i na chwilę obecną mam napisane już kilka linijek. Wiem, że Morris też coś pisał. Ja jakieś teksty składałem jeszcze przed wyjazdem z miasta. Nie wiem jeszcze, co z tego wyniknie. Są jakieś plany, żeby zrobić mixtape, który ma 3 utwory na nie naszych bitach. Coś tam już było wybierane, coś tam jeszcze nie było wybierane. Niemniej jednak w celu oddania całego tego doświadczenia, jakim jest tworzenie przeze mnie muzyki, pomyślałem sobie, że warto byłoby rejestrować wszystkie twórcze momenty, które nachodzą mnie od momentu pomysłu, napisania czegoś, aż do momentu sfinalizowania wszystkiego w postaci, wiecie, wrzucania na streamingi. Chociaż na tym etapie mam zapisane dopiero kilka linijek tekstu, to inspiracji mam już multum. Oglądamy ostatnio dużo filmów, ja słucham dużo Dezertera, przy czym teksty Krzysztofa Grabowskiego zawsze były dla mnie bardzo inspirujące, jeżeli chodzi o życie i o moją twórczość ogólnie. Pierwsze linijki, jakie zapisałem na potrzeby tego projektu, lecą jakoś tak, że jebać społeczeństwo, także myślę, że kierunek, który sobie obrałem, generalnie jakoś nie będzie się bardzo różnił od tego, o czym zwykle piszę. Siedzimy właśnie nad doborem bitów. W planach jest zrobienie 3-utworowej epki w funkowym stylu, natomiast z tymi funkowymi bitami jest taki problem, że one są fajne, ale kurwa, wszystkie są dosyć podobne do siebie, stąd ciężko wybrać coś sensownego. Dobra, jest mała zmiana scenerii. Ten vlog to jednak skupi się na powstaniu tylko jednego utworu, a nie całej epki, bo jakieś tam po drodze się zrobiły zawirowania. Mam do niego już skończony tekst, także będę musiał iść sobie na taką salkę prób komercyjnie jakąś wynajmowaną, iść na parę godzin i przećwiczyć to, co mam do nagrywania. Tutaj w tym mieszkaniu za bardzo nie mam warunków do tego, żeby sobie śpiewać albo żeby coś rejestrować, także jak chcę sobie właśnie coś poćwiczyć, to muszę wypierdalać i płacić za salkę. A żeby coś zarejestrować, to muszę jechać do domu rodzinnego, tam do mojej mamy, bo tam mam sprzęt cały i tam mam warunki ku temu. Jebać społeczeństwo, nigdy się nie dogadamy, już nie patrzę na ich rady, nie bawimy się w układy. Kult, grim, spek, styl inny niż mainstreamowy. Dzisiaj nie jesteśmy w modzie, jutro będziemy ją tworzyć. Całe życie w undergroundzie, dziś piszę teksty cięższe niż normalnie. Bym napisał kiedyś, nawet kiedy byłem na dnie, nie po drodze mi z policją, kościołem i polityką. Wartość pieniądza jest fikcją, za którą zrobicie wszystko. Dobra, przyjechałem sobie do domu wczoraj, także dzisiaj będę nagrywał. Mam do nagrania kilka utworów, które mi się nazbierały. Mam na to 2 dni, niecałe. Mam nadzieję, że się z tym wszystkim uwinę. Zaraz muszę się zacząć rozgrzewać, porozstawiam sobie setup. Na początek wlatuje zwykła rozśpiewka od Jeffa Rolki. Najlepsze rozśpiewki w całym internecie. Jako kurwa jedyny chyba człowiek rozumie, że męskie głosy śpiewane nie ograniczają się tylko do tenorów. Także dziękuję mu za to bardzo. And there you go, baritones. I do hope that helps. Thank you for watching. My name is Jeff. Take really good care of your voice. Na kolejny etap rozgrzewania się wjeżdża moja gitara. Jest to naprawdę koszmarny instrument, kupiona za jakieś 120 zł, kiedyś jak byłem w liceum. Nie daje się kurwa nawet nastroić. No ale powiedzmy, że jako że korzystam z niej raz na ruski rok i to tylko na potrzeby rozgrzewek, to jestem w stanie to przeżyć. Nie no, ta gitara brzmi koszmarnie. To nie nadaje się, żeby gdzieś te nagrania opuściły tu mój pokój, no ale zobaczę. Zobaczę, może coś tam wybiorę, jakiś fragmencik. Wrzeszczę jak dziecko w ciemnym, zamkniętym pokoju. Ja bardziej niż wyjeżdżę, krztuszę się i duszę. No i jak już się rozgrzeję i przećwiczę sobie wszystko,
to zostaje już tylko nagranie. Zwykle nagrywam między 3 a 5 podejść jakby tej samej partii, w sensie zwrotek głównie, nie? Bo jakichś tam adlipsów czy podbitek to za pierwszym razem wszystkie wale. No i potem co, jak ponagrywam, to wybieram z tego jakieś partie, z których jestem zadowolony, składam z tego utwór, no ale myślę, że do tego zaraz dojdziemy. Jebać, jebać społeczeństwo, nie bawimy się w układy, nigdy się nie dogadamy, już nie patrzę na ich rady. Kult, kult, Grim, spekt, styl inny niż mainstreamowy. Po drodze mi z policją, kościołem i polityką, wartość pieniądza jest fikcją. W undergroundzie dziś piszę teksty cięższe niż normalnie, bym napisał kiedyś nawet kiedy byłem na dnie, nie po drodze mi z policją, kościołem. Kult, kult, Grim, spekt, styl inny niż mainstreamowy. Dzisiaj nie jesteśmy w modzie, jutro będziemy ją tworzyć. Nawet kiedy byłem na dnie, nie po drodze mi z policją, kościołem i polityką, wartość pieniądza jest fikcją, za którą zrobicie wszystko. Co to nie? Nie bawimy się w układy, się nie dogadamy, już nie patrzę na ich rady. Kult, kult, Grim, spek, styl inny niż mainstreamowy. Dzisiaj nie jesteśmy w modzie, jutro będziemy ją tworzyć. Całe życie w undergroundzie, dziś piszę teksty cięższe niż normalnie. Co tym napisał? Udało mi się zarejestrować wszystkie utwory, które chciałem nagrać podczas tego pobytu w domu. No niestety mieszkanie w wynajmowanym mieszkaniu kilkuosobowym ma ten minus, że nie mam takiej swojej przestrzeni, gdzie mógłbym sobie nagrywać na bieżąco to, co tworzę. Stąd też każdorazowo, jak przyjadę do domu... Oj, coś mi się chyba zdesynchronizuje audio, bo zawiesza mi się telefon. Mniejsza o to. Sesja przebiegła pomyślnie, musiałem wszystko nagrać naraz. W ciągu niespełna 2 dni zarejestrowałem 5 utworów, dlatego jestem po tym wszystkim trochę zmęczony. Mój głos też jest już trochę zmęczony. No i co mogę powiedzieć? Czekam teraz w sprawie utworu tego tytułowego dla tego vloga, czyli tego wspólnego Cool Tape z Morrisem i z Kenshim. Czekam, aż dostanę od nich zwrotki. Wiem, że jakiś tam jest work in progress, coś tam w ciągu tygodnia dostanę. Myślę, że część tego filmiku skupiona na tym, w jaki sposób ja tworzę od inspiracji przez dobór muzyki do tego tekstów, aż po nagrywki. Myślę, że będzie można uznać za zakończoną. Także fajnie, cieszę się, jak ktoś dotrwał do końca tego filmiku. Myślałem o tym, żeby oddzielić tą część produkcyjną, w sensie tą twórczą zakończyć w tym momencie, a jak dostanę od chłopaków ich zwrotki, to wtedy będę to składał, cały projekt, miksował, masterował, składał filmik na YouTube'a i wrzucał to na YouTube'a, na SoundClouda i tak dalej, także myślę, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Utwory, które powstały w czasie tej sesji, możliwe, że one wyjdą jeszcze szybciej niż ten filmik, ponieważ ja nie wiem, jak to wszystko się ułoży chronologicznie. Tematem tego filmiku był właśnie ten jeden utwór nasz wspólny, natomiast tak jak mówię, powstało w tym czasie dużo więcej materiału, także oczekujcie na Grim Spect Cult, na pewno coś wrzucę. Witaj, nieznajomy, pytanie do ciebie mam. Czy zdążę jeszcze wrócić? Drogi dawno zasypał jeszcze. Za oknem cisza, ale cichsza jaką znam. Taka przed burzą, co zrywa dach. Witaj, nieznajomy, nawet nie wiem, jak na imię masz. Patrzę na ciebie i myślę, czy to ja za kilka lat. Za oknem szarość wchodzi w czerń. Ty wciąż nie mówisz do mnie nic. Na tym pustkowiu mieszka śmierć. Powiedz mi.
Ściany się burzą, szyby pękają naraz. Lecę w dół przez błędy wszystkich lat. Widzę wyraźnie pełne rozczarowań twarze, a w oczach ból i gniew uśpionych zdarzeń. Kłamałem więcej niż kiedykolwiek chciałbym przyznać, a w moich żyłach płynęła krew mniejsza niż stal. Dlatego dzisiaj jestem całkiem sam. Mój nieznajomy, czy widzisz to, co ja? Jak to możliwe jest, że ktokolwiek ufał mi? Pozornie szczery, lecz nigdy tak jak dziś. To samo miejsce, ten sam zmęczony strach. Wśród tłumu ludzi odbijam się od dna. Żegnaj, nieznajomy, już nie chcę twoich rąk.